kulinarny test. Wojskowa reprezentacja kucharzy trenowała w Bydgoszczy przed Pucharem Świata. Małgorzata Rogatty, dzień dobry. Zapraszam na główne wydanie zbliżeń. Na początku omawiamy sobie, co byśmy chcieli robić. Musimy przestudiować cały regulamin. Dzisiaj tak jakby mamy swoją próbę generalną, można tak powiedzieć, ponieważ będziemy przygotowywać posiłek dla 150 osób, bo występujemy w kategorii community catering. Ten smaczny temat nieco później, a na początek skrót najważniejszych tematów dnia. Dwulatek sam na ulicy. To oddalenie było chwilowe, sytuacja była bardzo dynamiczna. Kontrola w żłobku ma ustalić, czy doszło do zaniedbań. Sprawa miliarderów znów przed sądem. Oskarżeni popełnili przestępstwo i powinni być skazani. Małżeństwo Karkosików odpowiada za manipulację akcjami. W tym przypadku żaden z inwestorów nie poniósł szkody. Rolnicy czekają na pomoc, urzędnicy na protokoły strat. 104 gminy na 144 złożyły do nas protokoły w formie elektronicznej. Trwa szacowanie skutków tegorocznej suszy. Zaczynamy od niebezpiecznego zdarzenia we Włocławku. Dwulatek oddalił się od swojej grupy w żłobku i znalazł się poza terenem placówki. Jak doszło do niebezpiecznej sytuacji, kto ponosi za nią odpowiedzialność? Na te pytania ma odpowiedzieć zlecona przez Urząd Miasta kontrola. Czy doszło do narażenia życia i zdrowia dziecka, sprawdzi również policja i prokuratura. W poniedziałek w jednym z włocławskich żłobków miało dojść do niepokojącej sytuacji. Dwulatek oddalił się od grupy i wyszedł poza teren placówki. Chłopcem zainteresowała się przechodząca kobieta, która zaczęła rozglądać się za jego opiekunami. Dziecko jest bezpieczne. To oddalenie było chwilowe. Sytuacja była bardzo dynamiczna. Nic poważniejszego tak naprawdę się nie stało, ale to nie znaczy, że sprawę bagatelizujemy, wręcz odwrotnie. Postaramy się wyjaśnić ją w pełni. Bo z opisu sytuacji zamieszczonej na jednym z portali społecznościowych miało wynikać, że opiekunki dopiero po chwili zorientowały się, że dwulatek oddalił się ze żłobka, a rodzice o całej sytuacji mieli dowiedzieć się z portalu społecznościowego. Skontaktowała się ze mną również matka tego dziecka. Była tutaj u mnie, rozmawialiśmy, przedstawiła jakby sprawę ze swojej strony, nie wnosząc większych pretensji, tylko informując, że sytuacja ta jest niepokojąca. Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta rozpoczął szczegółowe kontrole zasad i procedur dotyczących bezpieczeństwa dzieci we wszystkich miejskich placówkach, by do takiej sytuacji więcej nie doszło. Postępowanie wyjaśniające prowadzi policja oraz na polecenie Prokuratury Krajowej Prokuratura Rejonowa we Włocławku. Katarzyna Ormanowska. O bezpieczeństwie najmłodszych więcej w rozmowie dnia. Gościem Anny Trzcińskiej będzie podkomisarz Lidia Kowalska z Zespołu Prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. Początek programu o godzinie 19. W Sądzie Okręgowym w Toruniu rozpoczęła się sprawa apelacyjna Grażyny i Romana Karkosików. Toruńscy biznesmeni wyrokiem Sądu Rejonowego zostali skazani za manipulacje giełdowe akcjami spółki Boryszew. Choć Sąd Rejonowy uznał miliarderów za winnych, nie wymierzył im żadnej kary. Od wyroku odwołała się zarówno prokuratura, jak i obrona. Proszę o przeanalizowanie, zapoznanie się z dwoma artykułami. Przez ponad 3 godziny pełnomocnicy Grażyny i Romana Karkosików toczyli w Sądzie Okręgowym walkę na słowa, by dowieść niewinności swoich klientów. W tym przypadku żaden z inwestorów nie poniósł szkody. Państwo Karkosik nie osiągnęli żadnej korzyści majątkowej. W listopadzie ubiegłego roku Sąd Rejonowy w Toruniu skazał małżeństwo Karkosików za to, że od 19 do 30 kwietnia 2013 roku poprzez dokonywanie między sobą tzw. transakcji krosowych manipulowali akcjami spółki Boryszew S.A., sztucznie zawyżając ich obrót. Fikcyjne transakcje miały zaburzyć popyt i podaż po to, by utrzymać spółkę w prestiżowym indeksie WIG20. Winni dbać o to, aby podejmowane przez nich działania były transparentne. Niewątpliwie sposób działania sprawców, działanie wspólnie i w porozumieniu, podjęcie tego typu manipulacyjnych działań decydowało o tym, iż zarówno stopień społecznej szkodliwości, jak i stopień zawinienia oskarżonych był wyższy niż znikomy.
Jednak biorąc pod uwagę to, że miliarderzy nie byli dotychczas karani, sąd postanowił wówczas umorzyć postępowanie na 2 lata. Z winą bez kary nie zgadza się prokuratura i Komisja Nadzoru Finansowego, która jest oskarżycielem posiłkowym. Domagają się uchylenia tego wyroku i ponownego rozpatrzenia tej sprawy przez sąd. Oskarżeni popełnili przestępstwo i powinni być skazani na kary, a nie powinna być stosowana wobec nich instytucja warunkowego umorzenia postępowania. Adwokaci biznesmenów złożyli 2 wnioski dowodowe w postaci opinii profesora Janusza Bojarskiego i opinii profesora Aleksandra Chłopeckiego, które ich zdaniem dowodzą, że w tym przypadku nie zostało popełnione przestępstwo manipulacji, którego istota zdaniem specjalistów dotyczy głównie manipulacji ceną. Obrońcy dla swoich klientów domagają się bezwzględnego uniewinnienia. Nie chciałbym dokonywać tej oceny. Ponieważ sprawa jest skomplikowana i wymaga szczególnej uwagi, sąd zdecydował, że wyrok będzie ogłoszony 13 września. Toruń, Joanna Wojnowolska. Ponad 400 tysięcy hektarów. Taka jest powierzchnia strat w uprawach spowodowanych przez suszę w województwie kujawsko-pomorskim. To dane zebrane na podstawie protokołów przekazywanych przez gminy do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. I choć to bardzo ważne dokumenty, na podstawie których rolnicy będą mogli starać się o odszkodowania, to nie wszystkie samorządy je złożyły. Na 144 gminy uczyniły to 104 samorządy. Dla rolników z regionu ostatnie miesiące były wyjątkowo trudne. Liczby mówią same za siebie. Klęska suszy dotknęła tysiące gospodarstw w 144 gminach, a więc w całym województwie. Gospodarze przyznają, że tak źle jeszcze nie było. Jednocześnie czekają na pomoc. Tymczasem nie wszędzie zakończyło się szacowanie strat. Do Urzędu Wojewódzkiego wpłynęła część protokołów z prac komisji. Na ten czas, szanowni państwo, 104 gminy na 144 złożyły do nas protokoły w formie elektronicznej. Natomiast w formie papierowej jest to 27 gmin. To jest taka informacja istotna. Praktycznie my na bieżąco potwierdzamy te protokoły. Protokoły, czyli inaczej zestawienie strat, gminy mają obowiązek przekazywać do Urzędu Wojewódzkiego. Taki dokument jest konieczny, by rolnicy mogli starać się o odszkodowanie. Gminy, które nie złożyły protokołów, to m.in. Sępólnokrajeńskie, Tuchola, Bukowiec czy Barcin. Dziś dokumenty dostarczyli przedstawiciele gminy Żnin. Przekazaliśmy 668 protokołów suszowych. No w innych gminach wygląda sytuacja znacznie lepiej. Ilość protokołów nie przekroczyła 400. Do przyjmowania wniosków o pomoc przygotowuje się Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Nabór dokumentów ruszy 14, a zakończy się 28 września. Cała procedura dotycząca naboru wniosków, jak też ich obsługi, jest w przygotowaniu. W momencie rozpoczęcia naboru wniosek wraz z wymaganymi załącznikami, z listą załączników, będzie zamieszczony na stronie internetowej agencji, skąd będzie można go pobrać. Jako pierwsi rządowe wsparcie otrzymają rolnicy, których straty w uprawach wynoszą 70% i więcej. W drugiej kolejności pomoc popłynie do rolników, których straty wynoszą od 30 do 70%. Rozporządzeniem z 31 lipca gospodarze mogą dokonać wyboru sposobu obliczania wysokości szkód, na przykład wyłącznie na podstawie produkcji roślinnej. Wcześniej było to niemożliwe i rolnik zmuszony był łączyć produkcję roślinną ze zwierzęcą. To jest istotna rzecz, która spowoduje, że będzie w tej chwili łatwiejsza dostępność do tych odszkodowań i zostały wyeliminowane tak zwane nożyce, które do tej pory wycinały bardzo znaczną część rolników, którzy ubiegali o taką pomoc. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski zapowiada większe wsparcie dla poszkodowanych rolników. Dyskusja na temat zwiększenia puli pomocy finansowej odbędzie się na najbliższym posiedzeniu Sejmu. Bydgoszcz, Agata Chyłka. To jest główne wydanie zbliżeń. Jakie tematy przed nami? Miasto do poprawy. Toruńscy radni przyjęli plan rewitalizacji. Kapeluszowy zawrót głowy. Posłowie Platformy Obywatelskiej Paweł Olszewski i Zbigniew Pawłowicz rozliczają z działalności parlamentarnej posła PiS Tomasza Latosa. Na konferencji prasowej krytycznie ocenili jego pracę m.in. w obszarze służby zdrowia czy rozwoju infrastruktury w bydgoskiej części województwa. Poseł Tomasz Latos zapowiada, że pracę parlamentarną podsumuje pod koniec kadencji lub wcześniej, jeśli zostanie wybrany na prezydenta Bydgoszczy.
Posłowie Platformy Obywatelskiej podsumowali aktywność parlamentarną posła PiS i kandydata na prezydenta Bydgoszczy Tomasza Latosa. Przypomnieli, że to Platforma Obywatelska podpisała w 2015 roku umowy na realizację wszystkich odcinków drogi ekspresowej S5, które miały być gotowe w 2019 roku. Teraz, jak mówią, termin jest nierealny, a w sprawie zabrakło też zaangażowania posła Tomasza Latosa. Dzięki indolencji rządu Prawa i Sprawiedliwości, poprzez brak zaangażowania, poprzez brak kompetencji, brak umiejętności podejmowania decyzji przez rząd, ale również poprzez brak aktywności lokalnych parlamentarzystów, mamy gigantyczne opóźnienia w budowie drogi S5. Poseł Tomasz Latos przypomniał z kolei obietnicę składaną przez posła Pawła Olszewskiego w sprawie drogi S5. Kadencja poprzednia się skończyła i przypominam państwa, przede wszystkim posłowi Olszewskiemu i mieszkańcom Bydgoszczy, że pan poseł dawał sobie rękę uciąć, że droga ekspresowa S5 będzie wybudowana do roku 2012 na euro. Zdaniem posłów PO, po 3 latach od rozpoczęcia starań o utworzenie w Bydgoszczy Uniwersytetu Medycznego nie ma decyzji politycznej w tej sprawie. W odpowiedzi poseł Tomasz Latos pokazał pisma, które kierował w tym roku do posłów PO, przewodniczących Komisji Zdrowia i Edukacji o jak najszybsze ustalenie terminu wspólnego posiedzenia w sprawie uczelni. Mimo jego starań, jak mówi, decyzja o posiedzeniu nie zapadła. Pisma do przewodniczących Grupińskiego i Arłukowicza. To jest wybieg tylko polityczny, bo większość w prezydiach obu komisji mają przedstawiciele PiS-u. I to ich decyzja, a nie jednoosobowa decyzja przewodniczącego komisji, jest decyzją wiążącą o postawieniu danej ustawy do drugiego czytania. Poseł Tomasz Latos deklaruje, że chce sprawę doprowadzić do końca. Jeszcze dzisiaj mogę spotkać się z panami i pomóc im takie pismo zredagować. Powiem więcej. Ja się mogę pod takim pismem wspólnie z nimi podpisać. Jeszcze dzisiaj. Możemy jeszcze na tym posiedzeniu w przyszłym tygodniu tą sprawą się zająć. Poseł Tomasz Latos deklarował zapewnienie Bydgoszczy centralnej pozycji w regionie i tworzenie metropolii, mówią posłowie PO. Zabrakło jednak kontynuacji dla ustawy o związkach metropolitalnych. Co się stało od tego czasu? Ano stało się tyle, że rząd nie wydał rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy. Według posłów PO Tomasz Latos nie podejmował też starań o wzrost inwestycji, które poprawiłyby sytuację na rynku pracy, co obiecywał w kampanii. Zabrakło ich zdaniem interpelacji poselskich czy spotkań z biznesem w regionie. Tomasz Latos odpowiada, że spotykał się z przedstawicielami biznesu, pomagał m.in. bydgoskiej PESie. Na swojej konferencji prasowej podkreślił, że z działalności parlamentarnej rozliczy się na koniec kadencji. Jeżeli wolą wyborców zostanę wybrany za kilka tygodni prezydentem, to wówczas oczywiście w tym momencie się rozliczę. W najbliższym czasie poseł chce przedstawić swój program wyborczy. Włocławski Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej Lewica Razem zaprezentował dziś kandydatów do Rady Miasta z Okręgu Śródmieście. Spotkanie poprowadził kandydat na prezydenta Włocławka Krzysztof Kukucki. Wanda Muszalik, przedstawicielka Związku Nauczycielstwa Polskiego i była zastępca prezydenta, a także Jerzy Kopaczewski, senator 3 kadencji i kardiolog. To liderzy listy Komitetu Wyborczego SLD Lewica Razem do Rady Miasta. Jak mówi Krzysztof Kukucki, kandydat SLD na prezydenta Włocławka, gwarantem sukcesu jest silna drużyna w Radzie Miasta, a do zrobienia we włocławskim Śródmieściu jest sporo. Przebudowa Placu Wolności, wprowadzenie nowych funkcji, ożywienie 3 maja, przebudowa ulicy Cyganka, ulicy Żabia, budowa albo odbudowa całej południowej pierzeli ulicy Tumskiej i zbudowanie tam ponad 200 mieszkań na wynajem z dojściem do własności. Zazielenienie i oddanie, przywrócenie życia na starym rynku. Do połączenia tych dwóch miejsc, zdaniem kandydatów, konieczne jest przeprowadzenie remontu mostu drogowego na ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego. W planach jest także budowa zielonych wunerfów i parkletów, czyli miejsc pełniących funkcję ulic, deptaków i parkingów. Są to też sfery spotkań mieszkańców podnoszące atrakcyjność miasta.
17 radnych za, 4 się wstrzymało. To wynik głosowania w sprawie przyjęcia programu rewitalizacji Torunia do roku 2023. Zakłada on przeprowadzenie m.in. rewitalizacji społecznej na terenie 3 toruńskich dzielnic. W czasie wakacji projekt był poddany konsultacjom społecznym. Bydgoskie Przedmieście, Stare Miasto oraz Podgórz. Te 3 obszary obejmuje program rewitalizacji Torunia do roku 2023. Musi dotyczyć 2 sfer, a więc sfery społecznej, takiej poprawy obecności mieszkańców w środowisku, także możliwości adaptacji ich, asymilacji w środowisku, a także oczywiście tej sfery materialnej, a więc poprawy budynków. Na realizację tego programu miasto przewidziało 28 milionów złotych pozyskanych ze środków unijnych. Największymi z punktu widzenia rewitalizacji problemami są te społeczne. Wszelkie inne problemy społeczne w innych sferach funkcjonowania miasta, takich jak gospodarka, infrastruktura, sfera środowiskowa, to tylko jest uzupełnienie. Punktem wyjścia zawsze są problemy społeczne, jeżeli mówimy o problemach rewitalizacyjnych. Za przyjęciem programu zgodnie zagłosowało 17 radnych, 4 wstrzymało się od głosu. To projekty, które będą walczyć z wykluczeniem. Będą oddziaływać na osoby bezrobotne, osoby wywodzące się z różnych środowisk, które są wykluczone. W taki sposób, że będą one bardziej dowartościowane i dzięki temu będą miały szansę wyjść z tego wykluczenia. Rewitalizacja ma stanowić ważny czynnik rozwiązania problemu starzejącego się społeczeństwa, niewystarczającej samodzielności ekonomicznej ludności oraz bezrobocia, które przede wszystkim zostało zdiagnozowane wśród kobiet oraz osób korzystających z pomocy społecznej. Dzisiaj mamy taką sytuację, że programy rewitalizacji są najczęściej realizowane po to, żeby móc korzystać z pieniędzy europejskich i to jest ich wada, ponieważ ten pieniądz europejski gdzieś tam z tyłu głowy twórców zawsze stoi. Napisano projekt z pomysłami na kilkanaście remontów kamienic, których drobną częścią będą stanowiły drobne działania społeczne. I ten program napisano, jakby dostosowano do tego, żeby otrzymać te pieniądze. Radni podczas sesji skupili się również m.in. nad określaniem zasad udzielania dotacji na prace restauratorskie przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków oraz utworzeniem odrębnych obwodów głosowania. Z reguły takie obwody powstają w szpitalach, w zakładach opiekuńczo-leczniczych, tradycyjnie w Toruniu także w zakładzie karnym. Takich obwodów w Toruniu będzie 15. Toruń, Natalia Kurowska. Tłumy maturzystów szturmowały aulę Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, gdzie kilkanaście uczelni prezentowało oferty dla przyszłych studentów. W Toruniu już po raz 6 odbywa się salon maturzystów, podczas którego można dowiedzieć się, jak dobrze przygotować się do egzaminu dojrzałości i porozmawiać o przyszłości zawodowej z profesjonalnymi doradcami. Czego można się nauczyć? Jakie przedmioty? Mi się bardzo podoba. Na pewno dużo uczelni bardzo fajnie się pokazało. No jak dla mnie fajna inicjatywa. Bardzo podobały mi się wykłady o maturach i innych takich sprawach, które bardzo pomagają, na co zwrócić trzeba uwagę i co jest ważne przy tym, żeby zdać dobrze maturę. Salon maturzystów to jest doskonała okazja do tego, żeby ściągnąć tutaj większą grupę potencjalnych naszych przyszłych studentów i zainteresować ich tym, co mamy do zaoferowania, ponieważ przyjeżdżając zapoznać się z ofertami innych uczelni wyższych, korzystają także z naszej oferty. Salon to tak naprawdę 2 rzeczy. Pierwszą sprawą są spotkania ekspertów Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku z maturzystami, którzy przybliżają im te przedmioty maturalne, które są najczęściej wybierane przez poprzednie roczniki. Oczywiście wszystkie przedmioty obowiązkowe plus te dodatkowe, które były najliczniej reprezentowane. Do tego dochodzą jeszcze stoiska uczelni wyższych, stoiska wydawnictw, które wspierają maturzystów. Kultowej grochówki czy karkówki nie serwują. Reprezentacja kucharzy Wojska Polskiego miała dzisiaj w Bydgoszczy próbę generalną przed kulinarnym pucharem świata w Luksemburgu. Żołnierze z całej Polski przygotowali posiłek dla 150 osób. W menu znalazła się m.in. faszerowana kaczką rolada z kurczaka czy zupa krem z pieczonego ziemniaka. Na początku omawiamy sobie,
co byśmy chcieli robić. Musimy przestudiować cały regulamin takich zawodów, bo nie możemy popełnić jakiegoś faux pas, nie możemy powiedzmy łączyć jakichś produktów. Samo przygotowanie do kuchni, jak wchodzimy, za co mamy punkty, gdzie możemy najwięcej tych punktów zdobyć, gdzie możemy stracić, tak? A potem, jeżeli my poznajemy i przestudujemy ten cały jadłospis, zabieramy się za konkretne menu. Dzisiaj tak jakby mamy swoją próbę generalną, można tak powiedzieć, ponieważ będziemy przygotowywać posiłek dla 150 osób, bo występujemy w kategorii community catering, to jest taka kuchnia cateringowa i będziemy przygotowywać rolatkę z kurczaka kukurydzianego w środku z kaczką, z sosem z takiej pulpy z rokitnika. Następne będzie wołowina z rozmarynem w sosie demi-glace, do tego różne dodatki, tak jak właśnie tutaj koledzy przygotowują, warzywa, grillowane sałaty, będą tradycyjne polskie kluski śląskie, dwie zupki, zupka z pieczonych ziemniaków i zupka z salsefi. Mają oni ze sobą od 2004 roku wiele sukcesów. Praktycznie z każdego wydarzenia przynoszą medale. Ostatnio w 2012 roku zdobyli brązowy medal właśnie na tej olimpiadzie kulinarnej i dwukrotnie zdobyli brązowy medal, trzecie miejsce na Pucharze Świata w Luksemburgu. Dobrze karmią w wojsku. Czas na informacje sportowe. Hubert Malinowski, dzień dobry. Trudno powiedzieć cokolwiek po takim materiale, bo chciałoby się tylko ślinę przełykać, ale my też będziemy mówić dzisiaj w serwisie sportowym o medalach. Oczywiście naszym wojskowym kucharzom życzymy także medalu takiego, jaki w swoim pierwszym seniorskim starcie wywalczyła kajakarka Zawiszy Helena Wiśniewska. Wyobraźcie sobie Państwo, że po raz pierwszy pojechała na Mistrzostwa Świata Seniorów i z koleżankami w osadzie K4, czyli w kajakowej czwórce, wywalczyła brązowy medal. Po kilku dniach odpoczynku wróciła do Bydgoszczy. Czuję ogromną radość, satysfakcję. Dopiero teraz chyba to wszystko do mnie dochodzi, bo wiadomo, w dniu zawodów, w dniu wręczenia medali, no nie dowierzałam, no nie dochodziło to po prostu wszystko do mnie. Helena Wiśniewska jest przedstawicielką młodego pokolenia polskich kajaków, które przebojem wchodzi właśnie do seniorskiej rywalizacji, a w naszym regionie mamy kilka klubów, nie tylko w Bydgoszczy, które rzeczywiście osiągają znakomite rezultaty, ale szczegóły poznają Państwo w serwisie sportowym. Zapraszam po wieczornych zbliżeniach. Teraz czapki z głów, bo to czas na kapeluszowy zawrót głowy. W Kamieniu Krajeńskim było dziś gwarno i kolorowo. Ulicami miasta przeszli seniorzy w barwnych kapeluszach. Nakrycia głowy to efekt ich bogatej wyobraźni i wielogodzinnej pracy. Impreza zorganizowana została po raz trzeci, a jej pomysł narodził się w Domu Pomocy Społecznej. Zabawa, śpiew, radość. Kolorowo, przepiękne kapelusze, uśmiechy na twarzy, na twarzach seniorów i tyle radości, tyle energii, ile jest tutaj w tej chwili na placu przed Domem Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim, to chyba nie ma w całym województwie. Dzisiaj zadowolona jestem z tej imprezy też kapeluszowej. Po prostu to jest coś nowego dla mnie. Myśmy ręcznie robili kapelusze sobie sami. Niektórzy mają zakupione kapelusze, niektórzy sami sobie zrobili kapelusze. Także przygotowaliśmy się dość długo do tego marszu. Jest bardzo dużo ludzi, mamy okazję spotkać się z innymi ludźmi, z innych domów. Ogólnie jest super, no naprawdę. Sprawdźmy jeszcze, na jaką pogodę możemy liczyć w piątkowe popołudnie. Alicja Kwaśniewska, witam cię, Alicja. Witam serdecznie. Piątek maluje się przed nami bardzo pogodnie i ciepło. Jutro w regionie temperatura wzrośnie nawet do 26 stopni, ale nad ranem na termometrach będzie maksymalnie 13-14 stopni, zatem przed nami kolejny bardzo mglisty poranek. Uwaga kierowcy, jeśli wybieracie się rano do pracy, ruszcie kilka minut wcześniej, aby bezpiecznie dotrzeć do celu, bowiem widzialność będzie ograniczona. Ale to właśnie teraz w naszych ogrodach bardzo widoczne są ogniki.
Na gałęziach uginają się owoce pomarańczowe, żółte oraz czerwone. Owoce te są przysmakiem wielu ptaków, zwłaszcza zimą, kiedy pokarmu jest nieco mniej. Na pewno w ciągu najbliższych godzin mniej słońca nie będzie, ale o tym opowiem w szczegółach prognozy pogody już za chwilę. Do zobaczenia. Alicja Kwaśniewska, dziękujemy bardzo. Za chwilę rozmowa dnia, wieczorne wydanie zbliżeń o godzinie 21:00. Już teraz zapraszamy, do zobaczenia.